Paweł, jesteś właścicielem samochodu, który za czasów PRL-u był marzeniem milionów Polaków. Twój jest w wersji rajdowej. Używasz go w rajdach. Tak. Ostatnio byłem na rajdzie Monte Carlo historycznym w 2020 roku. To właśnie, samochód był chyba jednym z kilku z Polski, prawda? I chyba jedynym tego typu z polskiej ekipy. Z polskiej ekipy, tak. Był jeszcze jeden z Danii, ale z Polski był jedyny. A z Wrocławia mieliśmy też kilka załóg. W Polsce w PWX-ie sprzedawane były te samochody z silnikami 1100 i 1300. Twój ma jaką pojemność? 1300. Jak się tym jeździ? Czy to jest samochód, który specjalnie przygotowywałeś? No widać z zewnątrz, że jest to multi przygotowanie, ale co z silnikiem? Jest to wersja mocno mocniejsza niż ten oryginalny 1300? Tak, silnik podobno ma 120 koni. Ale nie hamowałeś go? Hamowałem raz, ale wyszło 110, a później jeszcze dorabialiśmy, robiliśmy następne przeróbki. Kupiłeś ten samochód dlatego, że był twoim marzeniem za czasów PRL-u, czy była inny powód? Kupiłem go, ponieważ moim pierwszym samochodem we Francji, bo mieszkam we Francji, był właśnie taki samochód. Był Fiat 128 SL 1100. Techniczne przygotowanie w Polsce było do rajdów, czy ktoś inny ci poza granicami naszego kraju przygotowywał auto? Nie, do imprez w Polsce? Jako baza kupiłem już samochód przygotowany. Samochód pochodzi z Włoch. Natomiast wszystkie ulepszenia i poprawki zostały wykonane w Polsce. Samochód z Włoch sprowadzony już był w wersji rajdowej? Tak. Wcześniej uczestniczył, rozumiem, w różnych imprezach tam, tak, we Włoszech? Tak, tak. Na ilu imprezach wyczynowych byłeś w Polsce? W Polsce byłem na dwóch. A za granicą? Też dwóch. Wróćmy do Monte Carlo w takim razie. Które miejsce zająłeś w 2020 roku? Daleko, bardzo daleko, bo już na pierwszym odcinku specjalnie miałem kłopoty z przyrządami do nawigacji i miejsce było dalekie, ale moim celem było dojechać. Oczywiście silnik wzmacniany, jak mówiłeś, ale jak on się spisywał? Były problemy na trasach, na trasie rajdu? Żadnych problemów. W ogóle nie miałem najmniejszego problemu z samochodem. Startujesz razem z własną żoną, która tak. jest twoim pilotem. Tak, ja ją nauczyłem od początku pilotowania. Próbuje żona też za kierownicą siadać? Nie. Wtedy, kiedy używałeś Fiata 128 SL jako swój pierwszy samochód, jak ci się nim jeździło? Co sądzisz o tych samochodach? Samochód jest świetny. Po prostu jest kompaktowy, jest szybki, bardzo, bardzo przyjemny do wprowadzenia. Minusy Fiata 128 SL 1300. Ja nie widzę żadnych. A Fiat 128 3P, czyli następca tego modelu, porównaj oba auta w jednym słowie. Właściwie wydaje mi się, że to są takie same, tylko różnią się bagażnikiem. A reszta wydaje mi się, że jest taka sama. Bywasz na oldtimer bazarach? Tak. Co sądzisz o prezentacji właśnie takich samochodów jak twój w takim szerokim gronie? Ludzie kochają, prawda, starą motoryzację? Polacy są zakochani. Tak, tak. I samochód jednak wzbudza duże zainteresowanie. No przede wszystkim, że jest bardzo rzadkim egzemplarzem tutaj. Paweł, spotykamy się na kolejnych oldtimer bazarach? Oczywiście. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich miłośników dawnej motoryzacji.